czyli pierwsza gra. Proszę prawa noga naprzód, krok podwójny. Pragnęłaby pani oklasków tłumu na scenie modnej rewii? No, gdzie? Stojni! Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie na programie zatytułowanym Artystki z Varieté. Jest to oczywiście cytat, czy wręcz tytuł jednej z najsławniejszych arii z jednej z najsławniejszych operetek księżniczki Czardasza Imre Kalmana. Może postąpiłem nielojalnie, posługując się tym tytułem, ponieważ nie będę dzisiaj opowiadał o dawnych polskich filmowych operetkach, bowiem palców nawet jednej ręki byłoby za dużo, żeby je wymienić. No dziad, grać! Brak elementarnego wychowania połączone z chamstwem. Rodowodu naszych filmów taneczno-muzycznych należałoby raczej szukać w kabarecie i właśnie w varieté. Bo czymże są te varieté? Według definicji znawcy przedmiotu Władysława Kopalińskiego są to teatry rozmaitości, teatry i przedstawienia rozrywkowe o programach złożonych z piosenek, tańców, monologów, popisów akrobacji i tak dalej. Dobry wieczór Państwu, moje uszanowanie. Ponieważ rozpoczął się karnawał, chciałbym Państwu trochę takich rozrywkowych, zabawowych, szampańskich numerów pokazać lub też je przypomnieć. A było ich w naszym dawnym filmie co niemiara. Były też bardzo urozmaicone. Raz błyskotliwe, to znowu nieco przyciężkawe. Cudownie, cudownie! Aniale! Nadzwyczajnie! Świetnie, tylko pan się za bardzo do mnie przycisnął. Ale na ogół atrakcyjne. I co niezwykle ważne, występowali w nich, w tych numerach, rodem z wodewilu, varieté, kabaretu, bardzo często nasi najlepsi, najpopularniejsi aktorzy. I to zarówno u zarania swej kariery, jak i w okresie jej rozkwitu. Niektórzy, na przykład Witold Conti, byli do tych występów znakomicie przygotowani. Każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo. Bo się kocha sercem, a każdy je ma. Pisano o nim, że jest utalentowanym śpiewakiem i doskonałym skrzypkiem, co w połączeniu z wytworną sylwetką i piękną, prawdziwie męską twarzą tworzy znakomitą całość. Skoro jesteśmy w teatrzyku filmu Każdemu wolno kochać, tak na marginesie to jeden z pierwszych polskich dźwiękowych filmów taneczno-muzycznych, czyli rozrywkowych typu varieté. Mieliśmy wtedy rok 1933. Ty lachudro wdziąsło szarpana, jak ci dam szczeniaku w lewe oko, to ci lewym uchem wyjdzie, a ząbki polące jak motylki będą fruwać. Ale ten typ rozrywki, humoru, nie ograniczał się tylko do sceny. Skądże znowu? Jak to w prawdziwym varieté czy innym tego typu przybytku bywało, akcja przenosiła się również na widownię. Chujda! Granda! W tym samym 1933 roku powstał jednak film, w którym wątek artystek z varieté miał zupełnie inny, poważny, liryczny, ba, nawet tragiczny charakter. W filmie zabawka, ziemianin z Kresów, oczarowany piękną Lulu Almakar, piosenkarką i tancerką z modnego warszawskiego dancingu, zabiera ją ze sobą na wieś. Widzi w niej, cytuję przedwojenny program filmowy, osłodę i pociechę swej zbliżającej się starości. Lecz oto przyjeżdża jego syn. To nie wystarczy! Starczy mi! To mi się stary polatać! Choćby zetka, miłości, wylinie marzeń i cnów. I żeby człowiek naprawdę czuł, że coś go kocha, że weźmie pół, nie mogę krótko, najprościej.
czasami w owych najrozmaitszych teatrzykach, lokalach rozrywkowych występowały artystki nie tylko z varieté, ale artystki egzotyczne, z dalekich, nieznanych krajów, hen z drugiej półkuli, konkretnie z wysp Bora Bora, należących do archipelagu Tahiti. Wszystko mi już dałeś, wszystko mam, i klejnoty, i bogate stroje. Po co mi to wszystko, powiedz sam, jeśli moje mnie jest serce twoje. Dla ciebie chcę być biała, bielutko tak jak ty. Miesz jasne oczy i jasną twarz, i jasne serce, takie jak ty masz. Artystką tą była sławna, podniecająca, no może nie wszystkich, ale wielu, Reri. Wystąpiła ona w filmie Czarna Perła, który zrobił dla niej zakochany ze wzajemnością sam Eugeniusz Bodo. Kto pozwolił ci występować w tym balaganie? Ja sobie tego nie życzę, ja nie chcę. A ja nie chcę, żeby ty romansować ta blondynka. Żeby jednak występować w varieté, kabarecie, wodewilu czy gdziekolwiek indziej, trzeba jednak było coś umieć. Samorodne talenty zdarzały się wprawdzie, ale musiały być podparte nauką, ćwiczeniami, często, potem i łzami. Dodek, Adolf Dymsza, wie o tym. Zapatrzony jest w mistrza rewi Krupkowskiego. I to u niego pobiera wielce pożyteczne lekcje. Widzę, że pan ma zainteresowania artystyczne. O, od małego dziecka jestem, że się tak wyrażę, bywalcem. Ideałem mego życia jest taki Dymsza. Film ABC Miłości wszedł na ekrany w roku 1935. To był rok niezwykle bogaty w filmy tego typu. Powstało ich wtedy ni mniej, ni więcej, aż 4, no, co na naszą kinematografię rzeczywiście było wiele. Odetchnąć nie mogę, takie ciasne. Kroku stąd ruszyć nie mogę. Może tak mam iść na bal mody, co? W Dwóch Joasiach scena, kiedy to pretendentce do tytułu królowej balu pęka suknia, to klasyczny wypisz, wymaluj numer z varieté. Książę, wszyscy na nas patrzą. Wszyscy podziwiają to, co ja uwielbiam. Akcja manewrów miłosnych rozgrywa się w fikcyjnym państwie, w nieustalonym czasie i z bohaterami prosto, nawet nie z varieté, a z operetki. Piękna nieznajoma, zdejm maseczkę. Główna bohaterka filmu, Kochaj tylko mnie, jest gwiazdą rewiową, która zakochuje się w sekretarzu swego ojca, który jest, jakiż to atrakcyjny dziś zawód, potentatem naftowym. Niestety, kiedy bohaterka wraca na scenę, okazuje się, że jej partnerką będzie dawna miłość jej aktualnego narzeczonego. Dyrekcja nagle nie zamogła. W roku 1936 powtórzono znany już wątek pedagogiczny. Tytułowa swawolna Ada, której nie wypada, pobiera nielegalnie, w tajemnicy, narażając się na wielkie przykrości, nauki rewiowe, przede wszystkim śpiewu. Do, re, mi, a, sol, la. Ada stała dopiero u progu swej wielkiej kariery, natomiast Mira Stella z filmu Papa się żeni jest już, i to od dawna, sławną gwiazdą. No, gwiazda, jak to gwiazda, ma swoje wymagania, nawyki, zwyczaje, swoje widzimisię. Co to za głupi pomysł z tym baletem? Przecież one mnie zasłaniają do chrzanu. Panie reżyserze, co to za głupi pomysł z tym baletem? Przecież oni zasłaniają! Ale rzeczywiście, pani Mireczka, jeżeli pani sobie nie życzy, to... Naturalnie? Wszyscy,
muszą być na jej zawołanie. Nikomu nie wolno się przeciwstawić. Nikt nie ma prawa nie spełnić i to natychmiast życzeń gwiazd. Umieram ze zmęczenia. Ale kabaret, rewia, wodewil, varieté to nie tylko walka o miejsce przed innymi, walka z konkurentami, czy częściej konkurentkami. To ciężka praca, rezygnacja ze spokojnego życia, rodzinnego, towarzyskiego. Ale nade wszystko to smak niezwykłego, niepowtarzalnego popisu, wyczynu, osiągnięcia, żeby nie powiedzieć, używając tego, no, już wyświechtanego dzisiaj słowa, sukcesu. To coś, czego nie da się opisać i nie da się przeżyć, kiedy zapominało się o Bożym świecie i było pochłoniętym wyłącznie występem, swoją sztuką. Ta dziewczyna zupełnie oszalała. Jestem bezsilny. Taka kompromitacja. Oto wspaniała artystka, a nie celebrytka. Helena Grosówna w filmie Tajemnica Panny Brinks z 1936 roku. Teraz zapraszam Państwa do obejrzenia jednego z tych filmów w całości. Dwa słowa już o nim powiedziałem, więc nieco tę informację tylko rozszerzę. Tytuł ABC miłości. Rok premiery 1935. Scenariusz napisał, uwaga, Marian Chemar, znany i ceniony poeta, satyryk, kierownik literacki najbardziej prestiżowego teatrzyku rewiowego, kabaretu Qui pro quo. W czasie wojny najpierw w Palestynie, potem w Wielkiej Brytanii. Pisał także pieśni patriotyczne, między innymi Karpacką Brygadą. Po wojnie prowadził w Londynie kabaret Orzeł Biały oraz stale współpracował z radiem Wolna Europa. Muzykę do filmu, no i rzecz jasna do piosenek, skomponował mistrz Henryk Warc. A główne role grają Maria Bogda, śliczna Helenka, dzień dobry, której kocha się na zabój, Wincenty Poziomka. Dzień dobry, panie. Czyli Adolf Dymsza. Jego miłość do przemiłej Helenki jest równie silna jak uwielbienie dla artysty rewiowego Krupkowskiego, Kazimierz Krukowski. Zaraz Państwo zobaczycie, kto i co zwycięży. Teraz prosimy o chwilę skupienia. Jak już zaznaczyliśmy, znajdujemy się w lesie. Nagle słyszymy ręce do góry. Twarz nasza wtedy wyraża przestrach. Bo co to jest przestrach? Jest to mimika wyrażająca obawę przed znieważeniem natury cielesno-bolesnej. Na przykład. Lub też inaczej. Życzę dobrej zabawy i zapraszam do Iluzjonu na drugi program Artystki z Varieté. Nie kochać za ponoc, dobrze. Dobrze. Kochajmy póki czas. Tak póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl nie porwie dziś i nas. Taką noc, dobrze. I sercu w serca brak. I serca brak. Bez tego pusty dźwięk. Ma śmiech. I wino traci smak.